Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam na kolejną przygodę z Battle Brothers. W poprzednim filmie straciliśmy dwóch nieustraszonych, słuchajcie, Soules i Rafael. Zostali rozszarpani przez wilkory. No, zasadzka w lesie i tak to właśnie wygląda. Dwa trupy po naszej stronie. 189 dni, Rafael, prawie że od początku, bardzo długo z nami byłeś. No, Soules, no mniej, ale oddał też serducho. Szkoda. No ale dobra, co my jeszcze zrobiliśmy? Trzy lokacje kontrolowane przez orków zniszczyliśmy, łącznie cztery, bo jedną z barbarzyńcami robiliśmy, więc w tym filmie wypełnimy ambicje. Będziemy atakować, ale mamy legendarne przedmioty i słuchaj, Inka, ale ci siadło, patrz, może późno dołączyłeś do gry? Tada! Masz po Soulesie. Do tego mam 200, której w sumie nie potrzebuję. Nie potrzebuję tej 200, bo każdy hełm jest lepszy. No dobra, ten jest chyba gorszy. 150, ale on jest turbo lekki. Legendarny. No, to się sprzeda najwyżej. Tarcza. Masz też. O! Cały ekwipunek po Soulesie masz. Na razie. Granacik w zanadrzu, bo tutaj chyba go nie będę musiał używać. Wydaje mi się, że nie. Dobra, wiesz, siatę w łapę. Gdzieś tu jeszcze jedna siatka była, no jasne. No i jedziemy. Wszystko? A naszyjniki mam, jeden naszyjnik. Po kolei, pokażcie mi się. Kto by chciał stanowczość, no nowy. Masz bardzo mało, gdzie to jest? Tom 29. To jesteś nowy, a ty masz 49. No ale za to ty masz dużo do ataku już. Na start, nie? Już głowy latają. Głowy latają, sporo orków, berserkerów. Cuchnąca jaskinia. Chodźcie. Ale tu cuchnie. Jakoś się ustawimy. Ciekawiej. Jazda od razu tam. Najlepszą obroną jest atak, to musi być wsparcie. Tu jak wejdzie jeden, to z trzech stron będziemy mogli go bić. Ty jesteś twardy. Chodź tu. Ty obok. Ty z góry. Ty tu. Ty tu. Wsparcie będzie potrzebne, nie wiem z której strony, więc po środeczku. No dobra, jedziemy. Tylko co z tobą, idź od góry. Pomożesz tutaj koleżce. Nie możesz przeładować, dobra, czekamy na następną turkę. Dzień dobry. Jakieś ogłuszenie? Nie? Nic nie próbujecie? Dobrze się ustawiają, bardzo dobrze się ustawili. Tak jak chciałem, Karoleku. Ależ mocno uderzył. Co jest? Co jest, kurczaki? Trzeba szybko to robić, widzę. O Boże. No, ho. Jak to zrobić? Przeładuj. Tu Big Bonio wejdzie i uderzy. Musimy cię ratować z każdej strony. O, podwójne. Dobra, sam sobie. O, 9 żywotów. Mam nadzieję, że masz bandaż. Wejdź tu i go zabij. Dobra, tylko bandaż mu jest potrzebny. Chodź tu, jesteś twardy. No, była chwila grozy. O Boże, ale dobra, masz jeszcze 11, to luz. Bo teraz nie będziemy mógł użyć nawet bandażu w następnej rundzie. On się rusza? Nie. Trzeba go zabić, kurde, dobrze się trzyma. On się jeszcze nie rusza, nie widzę go. No to jazda z nim. Dzień dobry. Z tobą, no poddaj się. Oj, też oberwał.
Chodź, chodź, nie wstydź się. No. Jest, poddaje się. Zginął. Broń go. Nie masz, masz bandaż, ale, ale. Stracisz 3 punkty, a masz 11. Szkoda, szkoda. Nic ci nie będzie. Do wesela się zagoi, nie? Za fin. Czekaj, a w sumie nie musiałeś czekać. No to na dół. Nie, 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 tu jest 9 żywotów. O. No i bombka, 3 sztuczki, 3 sztuczki. 2 sztuczki. Biją, za fin to... to jest gość. Patrzcie na niego. To jest gość. Oj, ty też... Oj. Czemu ja tego nie przemyślałem? Nie wiem. Ale się dowiem. Oj, odsuń się. Oj. Żebym zaraz głupio nie stracił kogoś, nie? Bo ja tak potrafię. A, tego... Tego mogłeś... Błąd, mały błąd, który zostanie naprawiony. O. Dobra. Świetnie. Jesteś za daleko jeszcze w dalszym ciągu. No, ty krwawisz, ale masz dużo życia. No. Bomba. Wszyscy żyją. Cud. Ale trochę oberwałem. Troszeczkę oberwałem. Ambicja będzie wypełniona. Tylko. Muszę iść do miasta. Bo mamy dużo do naprawienia. O, przejdziemy sobie tutaj. To ta mgła wojny będzie odkryta i ta mgła będzie odkryta i będziemy w mieście. No to jest fajne. O, zdobywamy sławę. Uhuhu. I czekajcie, wiecie co ja zrobię? Sprawdzę. To tu się sprawdza. Mamy 4389. Sława legendarny. Bo może być taka ambicja, nie wiem, zdobądź 5000 sławy albo coś takiego, nie? Warto wiedzieć. Chciałem zrobić tą lokację, ale teraz się muszę wstrzymać, no bo... Tu jest Harif wieczny, ale... No, urazy, no wyklucza mnie z tej walki. No, może nie tylko co urazy, nie tylko te urazy, ale... zniszczony pancerz. Który w sumie nie naprawimy do końca, bo mamy 13. No, ale ambicja jest. Ambicja jest, to jest też bardzo ważne. Trochę humorki poszły do góry. No bo był smuteczek, nie? Był smuteczek. Dwóch straciliśmy. Dobrych wojowników. Ale kurczaki, no szkoda ich, no szkoda ich, no ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wiecie jak jest? Kto to jest? Ale dziad, patrzcie, nekromanta. Jakaś lokacja. Grobowiec. 19. Z trupami dawno się nie biliśmy, fajna propozycja, no ale, tak jak mówię, pancerz. Pancer Faust. Trzeba to ogarnąć, fajna, grobowiec. Łoto, tam może być legendarny przedmiot. Tam może być coś legendarnego. Będziemy w nocy? Albo nad ranem. Zaraz się przekonamy. Ta lokacja fajna. Dużo odkryliśmy, mgły, ale jeszcze sporo do odkrycia. Gdzie jestem? Halo, gdzie jestem? Tutaj. Tutaj. Dzień dobry. Jest dzień? Jest noc. Jest dzień? Jest noc. Co chwila coś wyskakuje. Dobra, co mówimy? Wybierz albo północne rody szlacheckie, albo południowe państwa miasta i pracuj dla nich, by wygrali swoją świętą wojnę. Ej, w sumie, skoro zbliżamy się powoli gdzieś tam do końca, może stańmy po jednej ze stron. To nie jest głupie. To nie jest głupie. Wygraj bitwę przeciwko 12 lub więcej wrogów, czy to zabijając ich, czy zmuszając do ucieczki. Może to zrobić w ramach kontraktu. Słuchajcie, to jest banalne, bo ja co chwila się biję z większą ilością. Ten kontrakt można zrobić nawet w tym odcinku.
Odkryj trzy legendarne lokacje, wyruszając samodzielnie na odkrywanie świata. I nie wiem, czy te, które już odkryłem, to są zaliczone, czy nie. Bo jak trzy nowe, to trochę długo. Ej, dobra, to sobie pykniemy. A jeszcze w tym filmie. Jasne, że tak. Wygraj bitwę przeciwko 12 lub więcej wrogów, czy to zabijając ich, czy zmuszając do ucieczki. Jasne, że tak. Banalny kontrakt. Bardzo się dziwię, że w takim etapie gry wpadł. Mścichoj pijany. Mścichoj pijany. Jest coś do zwerbowania? Jakie ma, patrzcie, przysięgający. Za 7 tysi. Ale przysięga. Wow, wow, ale jesteś. Fajny, masz coś na głowie. Przysięgający. Dobra, ciul tam. Może jakiś kontrakcik, bo ja nic nie zarabiam. O, warowny obóz szamana na północny wschód od Evenstadt. Zróbmy kontrakcik, bo nie zarabiamy siana. No i co, jest legendarny. To jest topór, ale ja mam topór legendarny już i nie mam innej postaci na topór. Szkoda, że nie wpadło coś innego. A tu nie ma nic legendarnego. Nie ma, nie ma. Lipa. Lipa, lipa, pucha, pucha. Zabierzcie ode mnie to beznadziejne żarcie. I wyjdzie na to, że mam zero. No właśnie. Bursztyn w cenie. Dobra, mogę pohandlować. Czemu nie? Kurczaki, grzybów nie potrzebuję. Out. Out. 15 tysięcy jest. Wypadł mi z tym też. Na pewno żarcie i narzędzia. Narzędzia wszystkie, bo są w cenie. Nawet jakby nie były, to bym kupił. Piwko, chlebek, serek. No jest ten przysięgający, tak się zastanawiam. Potraciliśmy trochę ludzi, nie? Nie planowałem już werbować nikogo więcej, ale potraciliśmy. Przysięgający to dzielni wojownicy, którym nie obca walka i których wiąże rygorystyczny kodeks. A ciul tam, chodź. I wiecie co? Bo wszyscy z listy już zostali dodani, więc mam pomysł. Mam pomysł. Mam pomysł taki, gdzie są te trupy. El Mario. El Mario. Ty umarłeś jako pierwszy, chłopaku. El Mario Junior, twój syn, albo brat, nie no, brat to nie byłby junior, niech tak będzie. El Mario, wracasz do gry, co tam, co ty masz? 200 i 250, no to trzeba tako uczeń, 9 żywotów do zmęczenia. Dlaczego tylko 2 punkty dali, bo teraz masz 48, a tak jest, spoko, 2 punkty to mało. 3 do obrony, bo masz minus 5 i 5 do inicjatywy. Lipa, lipa. 3 dodaję. 3 do ataku. I niech będzie 5 do inicjatywy. Ty masz tak mało punktu zmęczenia bez tarczy. Ale masz dobrą zbroję. I masz dobrą zbroję. Masz bandaż? Trzymaj sobie. No mieczyk masz taki troszeczkę beznadziejny. Rycerski. No ale to nie koncert życzeń, chłopaku. Może na topory cię zrobię, bo to jest do kupienia topór legendarny, ale ja się tak bym wypstrykał, się nawet na to mnie nie stać. Porobimy trochę ciekawych kontraktów i zobaczymy. Aktualnie mamy podpisany, nie? Tylko, o Boże, to jest ta lokacja. Tam będzie grubo, nie chudo, i jedziemy! No bo oni mają właśnie fortyfikacje, dużo strzelających, wybiorę najlepszy skład. O, kolejna lokacja. Kto jest? Kto tutaj jest? Nie dowiem się. Tu się nie dowiem. No to nie. No to nie. No niespodziewany powrót El Mario. Naprawdę nie planowałem werbować już nikogo, a tutaj dwa trupy ostatnio spowodowały, że musiałem. Będzie dzień? Będzie dzień! Dobra. Bo tutaj nie będzie żartów. Inka, musisz zejść. Klocki wejdzie. A, haha.
Ty, chłopaku. Dobra. Pyk. Za mocne są te urazy. Inka wchodzisz. I nawet, o, ty nie, nie, trzeci nowy to już za dużo, trzech nowych to będzie za dużo. Odbyton. No dobra. Gobliński nadzorca. Najgorsze będzie to strzelanie z dystansu. Jedziemy. W końcu oberwał. Dobrze, że do Zafina strzelają, bo on ma dużo obrony i patrzcie co się dzieje. Robi robotę chłopak. Gorzej będzie w przypadku tych nowych. Przeczekam do końca, wtedy ruszę, bo jeszcze pewnie ktoś odda strzał. A gdzie ten wasz burak nadzorca? Gdzie ten burak, ja się pytam? Jeszcze mogę przeczekać. I uwaga, uwaga. Jeszcze mogłem? Ile ja mam tych ludzi? No, to już chyba będzie wszyscy. Którzy będą wszyscy, Bednarz będzie mógł się ruszyć. Mam bardzo mało strzelających. Bardzo mało, no jakoś tak wyszło. Jakoś tak wyszło, dzień dobry. Trzy bobry, leci. Nie no, dobra, to ogień do przodu. Co do tego nie ma wątpliwości. Odbyton, do góry wejdziesz. O Boże, to byłeś w jakiejś dziurze. Do przodu, do przodu. Ten będzie ich motywował. Ile, chłopaku. Ogarnij się tam. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Oni do nas strzelają, musimy podejść jak najbliżej. Świetnie. Zafin, no z tobą to wiadomo jak jest. Okulawienie, szkoda, bo jesteś potężny. Udowadniasz to. No i to jest bardzo ważna runda, żeby się obronić przed tą nawałnicą strzał. W tej i w trzeciej rundzie, bo już później będzie ludzi, będziemy za blisko. Będziemy blisko strzelających. I trochę morale im spadną. Jak dostaną po głowie! O, siata na łeb, zapomniałem, że tak to tutaj z nimi działa. Kuryczaki! Dobra, myślałem, że będzie gorzej, jest dobrze. Stąd mogę uderzyć, więc nie ma co się zastanawiać. Tutaj w młyn, ole ucho, w ucho oberwał. Chłopo, chłopo. No, tutaj od góry? Nie, ja bym wolał wejść głębiej. Wejść głębiej, chłopaku, trzymaj się tam, stary. Chodź, masz rundę w plecy. No, tu czterech. Dostało trzech, jeden zginął. Przeładuj. Hehehe, i tu trzech? O Boże, Tobajaszu, jak ja cię uwielbiam. I tą broń palną. Coś niesamowitego. Ta broń palna. Cię dobry, trup, cię dobry, bliżej jestem. Ja bym tu wszedł, ale nie wtedy nie uderzę. Zabiję go i sobie podejdę. Hehehe, wjeżdżamy. Nie dać uciec, bo ten nadzorca zaraz da dyla. Na pewno będzie chciał to zrobić. Nie pozwólmy mu na to. Musimy się do niego jak najszybciej dostać. Ale to nie w tej rundzie. No dobra, ktoś się wycofuje? Ej, jeszcze nie, jeszcze strzelają. Trzeba uważać, bo to jeszcze jakby nie było, jest zagrożenie. Jeszcze! Nie bij, nie bij. Nie bij, no nie bij. Kuryczaki biją. A ten co? A ten co zrobił? Podszedł, odszedł. Dziwne. To było dziwne. No ale dobra, ciebie trzeba uwolnić. Jedziemy. Strzelamy. Zmotywował. Dobrze, dobrze, że się nie cofa. Mnie to bardzo cieszy. Przeładuj, ale w tej rundzie nie oddasz strzału. Do strzelającego, jazda z typem. Nadzor... nie, ten chce uciec, nie pozwólmy mu. Nadzorca i tak dostanie już po głowie, ale nikt go nie trzyma, zaraz klocki podejdzie. Świetnie. Świetnie.
Za fin. Podejdź do kogoś. No dobra. Wyjął broń. Wyjął broń. Czekamy do rundy numer 4. Tu się nieprzyjemnie robi, no bo jeszcze dwóch może strzelać. Trzeba do nich podejść. Na szczęście mamy Mścichoja, Mistrz Miecza. Ten daje dyla, no nic na to nie poradzę. Hopsa i na banie. I na banie. Tobajaszu, nie wiem czy ty... Tak, dwójeczka tu może być trafiona. Oj. Turbo mocno ich uderzyłeś. Idź od drugiej strony. Tylko z... Oj, nie zabiłeś, a miałeś. No nic. Nie podejdziesz do niego. No to tu, trupek. Za fin. Cię dobry. Och, 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 ktoś cię złapał. Ktoś cię tutaj złapał w sidła. No i świetnie, czterech zostało. Następna runda, ostatnia. Jest na to duża szansa. A no nie, no bo on dał dyla, już go nie dogonię i będzie uciekał przez trzy tury. No to nie. No ale ta trójka zginie, nie? Tak czy siak. Ta trójka już jest policzona. Robimy im rzeź. Dzień dobry. Stój. Psa nie masz. Za fin nikogo nie uderzył. To co, on będzie miał zerowe doświadczenie? Ty masz psa, akurat jesteś z tyłu. Ktoś jeszcze ma psa? Ja mam tylko jednego psa? Na to wychodzi, wystarczy i tak go nie dogonię. Bardzo ciekawy jestem, jeżeli chodzi o Zafina. Ej, dostał doświadczenie, patrzcie, 175. Fajnie, dobrze, myślałem, że nie dostanie. Wow, 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 złota insygnia. Siadło. To się sprzeda. To się sprzeda i w sumie wracając, no jest lokacja Grobowiec Lordów. Brzmi jakbyśmy mieli walczyć z nie wiadomo kim. Zawsze można uciec, mi się wydaje, że... Aj, będzie noc. Skusiłbym się na Grobowiec Lordów. Oho! A, no właśnie, walczyliśmy z wrogami. Którzy, no było ich więcej niż 12. Szybka, wypełniona ambicja. Dlatego ją wybrałem. Grobowiec Lord, ja się nie dowiem. Dobra, dobra. Czekamy do rana. Czekamy do rana. No i świta, czy wszyscy zdro... O, czekajcie, czekajcie, bo Harian ma 6. Harianie. Co ci dać? Krzepki. Teraz wlatują cię krzepki, 73 w pytę. Statystyki ci podkręcimy. Kiepsko. Oj, kiepsko. Do obrony. Obrona ważna sprawa, tym bardziej, że nie masz tarczy. No i niestety muszę dać ci do inicjatywy. Szkoda, do żyćka. Czy ja ci już dawałem do żyćka? Ja ci już dawałem do żyćka. No dobra. To masz. Może tam kolos u ciebie wleci. Nikt nie dostał u mnie kolosa. No bo to bajasz. Maksymalne zmęczenie. Ale nie no, ta lipawka, to będzie trudna walka. Lecimy tym samym składem, o ile pancerz jest cały. Pancerz jest cały. To bajasz da radę. No, El Mario Junior musi poczekać, bo nie wiem na co się pisze. Nie wiem i zobaczymy teraz. Grobowiec Lordów 24. Będzie rzeźnia, bo ja już widzę trzech poległych. Będzie pewnie nekromanta. I nie mamy Rafaela, tylko jeden łucznik, bednarz, żeby ewentualnie nekromatę ściągnąć. Kurczaki. No dobra, ale z trupami też jakoś turbo mocność, no nie są mocni, nie? Oni będą na 2-3 strzały. Chociaż mają te lepsze pancerze, widzę. W końcu Grobowiec Lordów. Jestem ciekaw, ile jeszcze tych poległych się pojawi. Na pewno się ktoś jeszcze pojawi.
jest czwarty. Piąty, jest pięciu. A nekromanty jak nie widziałem, tak nie widzę. Dlatego muszę się wysunąć. O kurczaki, duchy. Ale żeś. Ale żeś. Podchodzimy bliżej, żeby te duchy nas nie zniszczyły. No, mamy więcej inicjatywy, to i tak będziemy zaczynać rundkę. Jeszcze ktoś jest, to nekromanta? To był kolejny chyba duch. Nie wiem co gorsze, kurczaki. I tak podchodzimy blisko, więc... Poległy. Mam granat w sumie, ej. Gdzieś tam mam. Gdzieś tam mam schowany. Tu możesz fajnie oddać strzał. Może duchy? Nie, nie udało się. Tu będzie fajne miejsce. No, ty jesteś twardy, to ty będziesz się tłukł z tutaj dwoma poległymi. No, ty z jednym musisz. Hopsa. Za fin dojdzie fajnie. Gdzie będę bardziej potrzebował wsparcia? Nie mam pojęcia, dam na dół. Bo u góry jest dystansowy. Klocek. Nowa runda, duchy zaczynają. No dobra. Jedziemy z nim, bo on nie ma... On będzie bił po prostej, a on nie ma tarczy. Dobrze w sumie, że często pije z pośrodku, w razie jak ktoś się osra ze strachu. Na przykład. Już dwóch. Jest rzeź, jest rzeź. To bije dookoła, nie? No. Dobry cios. Dobry cios. Tu dwa duchy i tu dwa duchy. Ale niestety nie trafiłem. Szkoda. No do tego mieliśmy bić. Kurczę, uniki robi. No ta lokacja będzie trudniejsza niż ta z goblinami. Ładnie, ładnie, za fin. Tak, 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 tak. Motywacja. No ci nowi będą uciekać, no bo mało stanowczości mają. Jak te duchy? Psa muszę wypuścić. Ktoś tam miał psa. Będę musiał zauważyć, kto ma psa. No i idą. O Boże, ale zasadził, nie? Niesamowicie mocno. No dobra. Ej, siata na łeb. Nie da się na ducha, myślałem, że będę mógł go zatrzymać. To było też głupie trochę z mojej strony, ale chciałem sprawdzić, bo nigdy tego nie próbowałem. Dobra, tu nic. Nowa rundka, no i co znowu? Pełne gacie? Za fin teraz? O Boże, tu już dwóch ucieka. Czterech. Ej, da. Wygląda mi to bardzo... Nie no, jest źle, po prostu. Co ja będę gadał? Jest źle. I mogą być tu potężne problemy. Na hańsika zawsze można liczyć. Kurczaki, jest ciężko, no. Się wrąbałem. Dobra, teraz jakoś ich... Zmiażdżyłem. No dawaj w te duchy, traf jednego. No nie trafił. Na szczęście... A, ten jest osrany. Pełne gacie są. O! Tu mamy triple. Nie ma ducha. Świetnie. Szkoda, że aż czterech się wystraszyło, nie? Niedobrze. Tu chyba nic... Nie! O, myślałem, że nie da rady. Że jak już... No, bo ci, co się wystraszyli wcześniej, już nie opadła im kopara, nie? Dalej jakby nie było, zbierają szczękę z podłogi. Dobra.
Ten będzie mocny i on mocno bije. No dobra, ty szybciej padnie. Aha, ja myślałem, że on mu tak przywalił, że trup mu tak przywalił, że tutaj odleciał, a on uciekł. Miałem turbo zdziwienie przez chwilę. No dobra, czekamy na kolejną, duchy. No to teraz podniesie Zafin i Przemo i już ich nie przekawacimy chyba. I nawet też podniósł Big Bonio. Ale za to Przemo nie podniósł. Tylko że Big Bonio jest otoczony przez pięciu. To jest taki mały problemik. No, jeszcze ty też podniosłeś. No lipa. Niesamowita lipa. Damy radę, tak czy siak. Dawaj tu. Jest, nie ma. On trzech zabił? Czy ja zabiłem trzech właśnie? To Bajaszu. Ty świrze. Ej, Harian nie ma jeszcze berserkera. No to jeden ciul i tak zabijesz jednego i drugiego tym toporem. Jakąś motywację wrzucimy? No wrzucimy, wyboru nie mamy. Big Bonio może zostanie, ale nie wiem, czy go sięgnę. Tak, dobra, jest. Trąbka działa. Trąbka działa, więc skoro tak trąbka dobrze działa, to luzik arbuzik. Koniec paniki, jedziemy z nimi do spodu zdeptać. Pa, pa, pa. Zdeptać, powrót. O, oj, odpocznij, bo w następnej rundzie byś trójeczkę pyknął, o ile się nie wystraszysz. Kogo bić? Tego. Twardy. Jest twardy. Trzeba mu to przyznać. No dobra, czekamy na kolejną. No i... Kurczę, że poległy jeszcze powstał. Już się nie boimy. No, może troszkę tutaj. Może troszeczkę. Tarcza. Chodź. Do niego trzeba będzie strzelać z każdej strony. Zabij, zabij. Przeładuj dalej tu, bo tu może być duch. I jeszcze dwójeczka. Świetnie. Dobra, tego musisz zabić. Ależ tam się broni, no. Co za ham. No w końcu grobowiec lordów. Czyli każdy poległy bohater to pewnie jakiś lord. Tego zabij, zabij mówię. I musisz się tu pojawić, ale nie w tej turze. Może za trzy tury. Oj, oj, oj. Big Bonio, trzymaj się tam. Zaraz po ciebie pójdę. O ile mi się... No nie, no nie. Tam jest przypał. Chodź szybko, Big Bonio potrzebuje pomocy. Tego szybko nie zabiję. Może zacznę tych słabszych obijać. Zmniejszy się ich ilość w szybszym czasie. On znowu się wystraszył. Trzeba znowu motywację rzucić. Dostał. No, jedziesz dalej, obcinaj głowy. Oj, słabo. Dawaj tutaj. Tam są, o, tam jest dwóch poległych. Podejdź. Nie no, musisz tak zrobić. Przeładuj, nie, bo w Big Bonio trafię. Nie podejdę. A jakbym... No nie. Poczekaj, zobaczymy. Chodź tu, niech ciebie bije. Tu się zaraz 9 żywotów pojawi. Coś tam powoli obrywa. Ty możesz podejść. No to jazda. Oj, 9 żywotów już jest. Motywacja. Nie wiem, czy Big Bonio ma... Ajajaj, czy on ma ranę permanentną? Nie pamiętam. Od dawna jest z nami, chłopak. Trup, trup. Podejdź. Przecież to odpoczęłeś. No nic. Tego mogę zabić, a tych dwóch i tak nie zabijesz. Ale siwy koń będzie przed nim. To go dobije. No to bijemy tego, bo on ma mniej życia.
Może damy radę. Ty się ustawisz lepiej. No dobra. Kurczę, Zafin się wystraszył. Czyli znowu będę musiał rzucać motywację. Jedziemy z tobą, bo nie wiem, on jest niesamowicie twardy. O, nie trafił, a na to liczyłem. To jest problem. To jest problem. Może, może. Jeden strzał tylko. Ledwo co. No, bo tu zahaczy dwóch. I chyba nie ma co gadać. Musimy ratować Big Bonio. No. Nie trafił, a na to liczyłem. Ojej, oj, jest. Tylko, że jeden się zaraz ruszy, jeden i drugi się zaraz ruszy. No, odsunąć się nie możesz. Potrójnie uderzyć nie możesz. On się ruszył. On może nie trafić. A tego możesz zabić. O. Taki jest plan. Uwaga. Ojojoj, oj, oj. No trafił Big Bonio. Szkoda, bo już to prawie mieliśmy, nie? Już to prawie było. Chyba nie miał permanentnej, bo on był jeden z mocniejszych. Ciekawe, jaka rana będzie. No jakby nikt na razie inny nie jest chyba zagrożony, nie? Aż tak bardzo. Tam się klocki poddał. No, coś tu wleciało. Tu też. O, w tego mogę sobie strzelać. Czysta pozycja do strzału. Przeżył, wziął i przeżył. Ale co to za życie? No, klocki ma tam przerąbane. To niech ma. Idziesz na duchy. Zafin. Ten ma jeszcze pełno. No już zmęczenie dokucza. Strasznie mocno. Nie sięgniesz do klockiego, ale mógłbym ciebie zmotywować. O, już nie mogę. Wykorzystałem. Odpocznij sobie. Po prostu on musi odpocząć. O, tam się mu udało. On dużo obrony ma, dlatego. Musimy użyć zapasowe płuco. Nie, zostało 8. W tym 4 duchy. Damy radę. To co do tego nie ma wątpliwości. Spoczko. Próbuj gdzieś tu. Co tam? Dostał na papę. A tu jeszcze był typek. Nie zauważyłem go. Jedziemy pięknie. Stój. Iść do góry. Trzeba Kluckiego zmotywować, bo on ciągle będzie uciekał. Oni będą go gonić. Oj. Oj, tu mały błąd był. O. To było dobre. To było dobre. Zafin. Tutaj. Za tego się trzeba wziąć w końcu. Papapa. Papapa. Kurczę. Nic nie zrobię teraz. Nie w tej turze. Dziesiąta tura. Dziesiąta runda. Długo. Kolejny poległy wstał. Jeden i drugi. Lord. My się już nie boimy. Padł. Dobrze. Wykończ, wykończ go. Dobrze. Zmęczony. Ale leci tutaj Inka z tymi trupami. To podejdź. O. Pięknie. Weź sobie uderz. Ciągle tylko motywujesz. No. Tutaj też Przemek. A, dobra, uderzę za Fina. No i spoko. Cześć, chłopaku. Klocki też. Pozdrów tam wszystkich, nie? Troszkę bliżej duszka. Runda numer 11. Trzy sztuki. W sumie lepiej tego bić. O! Leci. Lecimy po swoje. Chodź do niego, nie bój się. Chociaż nie bój się, zginiesz. Tak blisko, ale nie za blisko. Dobra, został jeden typo.
jeden typo. Zafin nie zabił. Przemo nie zabił. Dobra, tu nic mi nie zrobił. O, nagle już się nie boisz i ty też. Jak został jeden przeciwnik, który zginie w następnej turze, prawdopodobnie, no, jest potencjał. No dobra. I jedziemy z nim. Ty, wy jesteście za daleko, to nie macie podjazdu. Dobra, jest na strzała. Dosłownie na strzała, bo oddaliśmy strzał. Jest, stracił tylko ucho. To jest minus 10 inicjatywy, 10% oczywiście. To nie jest zły uraz. On właśnie chyba nie miał. Fajnie, no nie ma nic legendarnego niestety. Ale mamy za to starożytne złoto i sygnety. Starożytne złote monety i sygnety. Nie czuję, że rymuje. Jedziemy po siano, bo my w ogóle kontrakt niedawno robiliśmy. To było po prostu po drodze. Dawać sianko, bo go nie mam. Bo go nie mam. Awansiki to nie małe. Słuchajcie, 9 odbyton. Nie masz zaprawionego w boju. Masz tylko 170, ale jesteś w drugiej linii. Dorobisz się, chłopaku. Nic się nie bój. Do zmęczenia, do inicjatywy. Słabo, strasznie z tymi u ciebie z punktami. No to masz do żyćka. Tutaj jest jakby nieznaczny. Strzelanie, zmęczenie, inicjatywa. Bo maksymalny poziom, ale to bajasz. Ty masz 10, chłopaku. No po co będziesz potrzebował? Bo co ci jeszcze, co ci da? A krzepkiego nie masz, 64, jasne, że krzepki. Bo nagle się zrobiło 72. Spoko. I jeszcze 3. Obrona dystansowa bardziej niż w zwarciu. I stanowczość, bo przed chwilą uciekałeś. Pokazałeś tak, jesteś twardy. No dobra. Dawać ścianku. 2160. Tu brak kontraktów. Mamy 9000. No jest ten topór. Jest ten topór, ale mnie na niego nie stać. Szkoda. To napijcie się. Uhu, jest coś innego? Tutaj nie, lipa. Tu jest, no podoba mi się ten topór. Tylko musiałbym tego nowego Mario Juniora zrobić, ale no nie mam. Nawet jak to wszystko, a tak sobie zerknę. Wypadł mi z tym, ja tego nie potrzebuję. Ten proszek też nie jest używany. Będę miał, ale będę biedny. Wow, to jest ta kusza dwuręczna, ona jest podobna do tej najlepszej. W sumie miałem tą najlepszą, nie licząc legendarnych. Sprzedajemy normalnie o 500, dobre ceny. Ej, stać mnie na ten topór. Patrzcie, mamy 15 klocków. Gdybyś był... Na... Ale właśnie, bo to generuje zmęczenia 6, a tamten topór do kupienia, chyba że kupię na zapas. Gdzie to jest? Gdzie ten topór? Ile zmęczenia? 16. 10 więcej. No to wystarczy 2 levele do góry i będzie. Zróbmy tak. Bo ja nie wiem, czy na przykład nowy El Mario Junior nie zginie w dwóch najbliższych bitwach. Jak dojdziemy do levelu chyba 5 i będziemy musieli dorzucić mistrzostwo w danej broni, to wtedy, jeżeli on do tej pory będzie jeszcze żył, to wtedy wrócę się tutaj po ten topór. A tymczasem pójdziemy sobie chyba tutaj na północ. Mało tu robiłem. Jakie mamy relacje? Jak to tutaj wygląda? No z rodem tym zielonym otwarte, fajne. Dużo wrogów. A no, wiadomo, to mędy. Ale otwarte też tutaj z Arabami na dole. Z dwoma. A tu z jednym. Wiecie co? Nie wiem, czy tutaj w ogóle iść. Bo w różnych miastach są różne kontrakty, a ja w tym terenie praktycznie nie, ja praktycznie tu nie byłem. Idziemy. Troszeczkę inne kontrakty porobić też fajnie, nie? Tutaj żadnej lokacji nie widzę po drodze. Ojoj, czy my zdążymy w dzień? Będzie ciężko. Kontrakt i tak będę mógł wziąć. Kurde, szybciej, nie zatrzymuj się. I jest dzień. Kontrakt na 3 trupie szachy, to nie są żarty.
Płacą 2000. Jak na 3 trupie czachy trochę mało. Mamy eskortować jakiegoś wariacika. No dobra. Pieski. W sumie ja tych piesków tak nie mam. I mam dwa razy pancerz. To piesek raz, dwa i ten lepszy. Raz, dwa, trzy. Zaraz ich powrzucamy. Tutaj takie ładne rzeczy. Do zwerbowania nikogo nie ma. I tak chyba bym nie werbował. Dopiero co mamy nowego. Zbrojmistrz tu też nie ma. Dobra, to robimy tak. Robimy tak, pieski. Pieski, pieski. Po kolei. Kto ma dwuręczną broń? Tobie by się najbardziej przydało. O, tu jest jeden piesek. Tu będzie drugi piesek. Masz 58, oddaj to. Masz pieska. Ty. Masz pieska. I ty też masz pieska. Do tego ten naszyjnik komuś, tak o, ten nowy ma. Kto jeszcze jest nowym? Kto jeszcze jest? Inka jest nowym. Dlaczego ty psa dostał? A masz 49, a ty? 45 i gwiazdeczkę. Dobra, to Inka jednak. Zabieraj. I ty masz pieska. No. Wszystko sprzedałem, jestem biedny. Jestem biedny, mamy eskortować typa. Tylko... do sandwich, tutaj. Rozumiem, że będą chcieli nas rozwalić. Kolejna nowa ambicja. Wybierz. O, to jest to samo co wcześniej. Albo północne rody szlacheckie, albo południowe państwa miasta. Posiadać sami po jednej sztuce sławnej broni. Tarczy mamy. Zbroi nie mam. Zbroi nie mam. Mam hełmy, mamy chyba dwa albo trzy. Tarczy mam. Broń mam. Nie jedną. Nie mam zbroi legendarnej. Zniszczy te lokacje kontrolowane przez gobliny. To już prędzej. To sobie pyknę. Bo tak o, tu jest chyba jedna. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to może być przez gobliny. Mamy jakieś odkryte jeszcze. Tu są orkowie. O, barbarzyńce, trupy. Ale jak pójdziemy... O, tutaj są. Tu są gobliny. Tu trupy. Jak pójdziemy w mgłę, to zaraz się znajdzie. To też są trupy. No dobra, jedziemy. I uwaga na drogę, bo ktoś będzie chciał go odbić, tego emisariusza? Bardzo możliwe. Emisariusz. Karawana kupiecka. Dzień dobry. Będzie dzień. I jedzenie trzeba dokupić. Jedzenie mi dajcie. Skóra za... O, skórę kupię i sprzedam gdzieś. Amunicję się zrobi, bo jest droga. Chlebek, ziarno. Tu w ogóle nic nie ma. Tutaj nic nie ma, nic nie wytwarzam, bo wszystko sprzedałem. Same leszcze. Jedziemy dalej. Tutaj mamy miasto. Tak rozkminiam tą lokację. Jeżeli to by były gobliny, a my jesteśmy zdrowi, zwarci i gotowi. Nie wszyscy. Jakbym. Też zależy, kto tam jest. Tylko inicjatywa w plecy to nie. A ty z tą raną walczyłeś. No jest skład, tylko trzech nowych by było. Ty to w ogóle. Tarczę muszę ci załatwić. Miałem to zrobić, zapomniałem. Zobaczmy kto tu jest. Jak gobliny niedużo to mógłbym zrobić. 12 zaatakują nas? Nie, a tu są. A, tu są, nie, to jest barbarzyńca. To nie. Elo, 3-2-0. Jedziemy tu. Najlepsze jest to, że ja nie muszę biec dalej na dół, mogę przepłynąć. Bo to są miasta portowe. I chyba tak to zrobię. Jak humorki? Humorki dopisują, no i gitara. To mi też. Tutaj bursztyny. Sprzedam je drożej, dawać 4 sztuki. Ktoś, nikt. A ile płacę? Do Sandwick 260. Zrobię to. Będziemy od razu tam i kontrakcik będzie wypełniony. Nie będziemy ryzykować. Tada! I kontrakt. Jestem tu, halo. Nie odwiesiło się, patrzcie. A, zaczekaj w okolicy Sandwick, aż zakończy swoje sprawy. Czyli ktoś nas pewnie napadnie. Teraz będziemy go bronić.
Może być też i tak. Ja myślałem, że to po drodze. Oj, tu drogie bursztyny macie. Powaliło was. Leszczyk. Kleszczyk. No, dobra, czekamy. Pewnie jak ktoś nas zaatakuje, to będziemy widzieć, kto. Więc składu nie zmieniam. Zdobyliśmy kaptur. Kolczy. No dawać, dawać. My nie mamy całego dnia. Żarcie mi się kończy. Do rana starczy. Dębowe łąki. Bitwa pod dębowymi łąkami. Zara taka będzie, coś czuję. 2000 za to. Trochę mnie okradli. Trochę mało. Aha, on załatwił teraz swoje sprawy. Teraz powrotem to płyniemy. Płyniemy, 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 płyniemy. Czy idziemy z buta? Bo tutaj bym chciał zobaczyć, co oni. Będę tutaj w dzień, a bardzo mnie ciekawi, co oni mogą mieć do zaoferowania. Jaki ten przedmiot do handlowania, tam nie wiem, barwniki czy coś. Bo tu rzadko bywałem. Na pewno coś mają. Ale tutaj liście ładne, drzewka. Mają deski, ale turbo drogie. Turbo drogie dechy. Nie będziemy pili, jesteśmy na robocie. A na robocie nie piję. No dobra, to wypadł niepotrzebnie. Mogłem płynąć, ale nie wiedziałem. Trzeba pilnować. Ktoś go zaatakuje. Ja nie wierzę, że przeszliśmy taki kawał w jedną i w drugą stronę i nikt nie będzie chciał go odbić. Tu żarcie trzeba kupić. Co macie? Rybki z piwkiem. Tanie medykamenty. Słuchajcie, ja robię zapas, bo tak tanich nie widziałem od dawna. Narzędzia też trochę. 7000. No ale też zainwestowane. Zainwestowane w towary. W bursztynki. Zrobić czy nie zrobić? Nie, tam. Tam. Jedziemy, tu też jest w ogóle mgła. Łocho, ho, było blisko, już się bałem, że ktoś nas atakuje. Ja tam mam spację w pogotowiu, nie? Tu nic nie zrobię, bo jest noc. Ostatnia prosta. Karawana, a skąd ta karawana? To są ziomeczki. To są ziombale. No nie będzie mnie stać na ten topór, kurczaki. Wypstrykałem się z siana. Ja ostatnio mało kontraktów robię. Bardziej się skupiłem na eksploracji i też to ma właśnie swoją cenę, nie? Pypy. No tu nie ma kontraktu i teraz no to jest pytanie, jak się ukierunkować? Chyba jedziemy na południe po towary. Mamy siano na towary. Wtedy się fajnie zarabia. A, mamy też ambicje. Ale humorki na razie dopisują, więc też nie ma co się spinać, nie? Jedziemy tu. Tu w dzionek. Jeszcze żarcie jest do event. O kurde. Do event sat. Oni mnie gonią. O kurde, dopadli mnie. Kurczaki. 17. To nie jest żart. Nie wiem, czy nie uciekać. Nie no, rozwalimy ich. No debiucik, El Mario Junior. Bez tarczy, będzie ciężko. Masz granat? Nie masz, masz siatę. Jedziemy. Oni już blisko podchodzą. Z tymi barbarzyńcami właśnie fajnie. Oni mają fajny daleki ruch i można w pierwszej rundzie zrobić jeden kroczek i ich bić. To jest spoko. Piesek, bo będzie mnie podgryzał. Między trzy psy wejdziesz, to trochę będziesz szalony. Bądź szalony. Już zabił. I oni mnie zaatakowali. Na co to wam? Ja się pytam. Jaka rzeź. Tam u góry trzeba pomóc bardziej, no. Za fin. Tak zrób. Jedziemy, jedziemy. Dostał.
A tam na bębnach gra. Kurczę, to może być game changer. No dobra. Nowa runda, no. Oni mają zawsze więcej inicjatywy. Słuchaj, dobry pancerz. El Mario Junior. Jakieś roszady dziwne. Muszę się dostać jakoś do tego gościa tam z bębnem. I to musisz być ty, bednarz. Na razie tego nie widzimy. No berwał, o właśnie, bo gra i gra na tych bębnach. O, o. Wycelo, jest. Ale nie trafił, ale będziesz próbował. Będziesz próbował, tu mamy. No fajny strzał, no co tutaj dużo mówić. Oj, mogłeś jeszcze raz, to jeszcze to zrobić, bo będzie jeszcze na to szansa. Świetnie. Nie no, jest spoko. Oni mnie zaatakowali, po co to wam? Po co wam ten atak, ja się pytam. Tu jest terror. I jeszcze możesz oddać strzał. Tu mamy trzech, lepiej nie będzie. Dostał. No dobra. Ten będzie uciekał, coś czuję. Jak zobaczył, że 8 z jego towarzyszy padło w 2 rundy. Oho. Ty poczekaj, bo muszę go rozwalić. Jeszcze nie wiem za bardzo jak to gryźć. Goń go. Wiem, tutaj. O nim zapomniałem. No, jest luzik. A ty co tu się czaisz, koleżko? Zdejmij ten kaptur. Jazda z nim. Tu jest dwójeczka. Jeden nie żyje. Ten się już chce poddać. Nie dziwię się. Tylko... Czy my do niego dojdziemy? Ucieka? No, tak myślałem. Nie wiem, czy klocki ma... Czy on ma psa, czy nie ma? Ojej, tego dopadnę. Ty nie żyjesz i masz psa. Spróbujmy. Może. Chociaż chyba nie. Ty jesteś daleko, ty też. O, ty możesz iść na dół, bo tutaj też jest potencjał. I piesek leci. Tutaj doszedł. Ty już stój. Jedziemy. Pies go trzyma. Jedziemy, jedziemy. Tyle wystarczy. Ty jesteś okulawiony, ty jesteś daleko. Klocki też gonisz, bo nie wiem jak z tym psem. No dobra. Ja postaram się ich dobić. On już uciekł, bo było dwóch, jest jeden. Jemu się nie uda przynajmniej. Jemu się nie uda. No i pytę. Tam jest. Tam ktoś jest. O właśnie. Chodź, zrobisz miejsce. Nie możesz jeszcze. Zaraz zrobisz. Hopsa. No. Mamy go do następnej rundy. Do następnej, ostatniej, numer 6. Pies go zagryzie? Nie. Zrobi to hamsik. Widzę. Tak. No i bomba, nie? Całkiem spoko. Staty bierzemy, się sprzeda. No to była nieplanowana walka. No ale takie też wpadają. Słuchajcie, przed nami miasteczko. Jedzenia nie potrzebuje. Jest kontrakt. Jest kontrakt. A jaki kontrakt? O jakich pieniądzach my mówimy? 380 z góry, 75 patrolowanie dróg, które... Torfholm.
tu i tu. Aha, musiałbym po prostu dojść do tego miasta i wrócić. No, mógłbym się nad tym zastanowić, ale to w następnym odcineczku, ewentualnie, bo w tym to tyle. Trzymajcie się, siemo.